Siemoneczko, jestem Elwisoo, witam was moi drodzy bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale i w tym momencie czas startu, kochani, w tym momencie startuje nasz challenge, ponieważ teraz ja i Agentix stoimy na bloku diamentu, jest to idealnie w ogóle w centrum miasta, więc siemanowiczku, witam cię bardzo gorąco w moim challenge'u, siema Agentix, no właśnie, nie wydobędziesz go, bo jest mój stary, no i w tym odcinku moi drodzy mamy bardzo chore wyzwanko, ponieważ dzisiaj będziemy rywalizowali o nagrodę główną, która jest niespodzianką i jest w tej skrzynce i powiem wam, że to jest serio według mnie coś genialnego, zatem możemy sobie serio gadać spokojnie temaczki. A wtedy on tutaj ogólnie mówi o tym samym challenge'u, nie? Znaczy challenge'u, bardziej wyzwanko. On już tutaj właśnie trwa i polega na tym, że oboje z Agentixem stoimy na tym bloku diaksu, nie? No ale ogólnie stary, mamy taką platformę. Poczekaj. No. Elvisoo, bo ja nie do końca rozumiem. Tu są bloki dookoła. Możemy na nie stary chodzić, możemy, żeby było trochę ciekawiej, nie? Ale chodzi mi tutaj głównie o to, że w tym odcinku, moi drodzy, osoba, która najdłużej wytrzyma na swojej platformie, wygrywa nagrodę, która jest w tej skrzynce. Wy sobie tutaj w tym momencie subujcie kanał, jest to bardzo ważne, na odcinku, więc to jest bardzo ważne, że was nic nie minęło, moi drodzy, tutaj po prostu strzelcie w tego suba, a ja was tutaj już tutaj mówię reguły, więc teraz tak, pierwsze 3 minutki nie możemy się w ogóle jakoś bić, nie? Musimy teraz tak po prostu sobie stać, żeby jakoś tutaj przetrwać. Po 3 minutach możemy używać lawy, którą mamy w ekwipunku. Mamy tutaj w ekwipunku 5 strzał, łuk, lawę, 5 steków oraz 2 dirty, dokładnie. Okej, ale poczekaj, to teraz jeszcze kolejne pytanie co do reguł, bo słucham. Pewnie widzowie też mogą się zastanawiać. Jeżeli mówisz, że używać bloki, to ja mogę zrobić cyk, cyk i się podbudować. Możesz, ale po jakim czasie, stary? Możesz to zrobić dopiero po 10 minutach, stary, ponieważ to jest tak, że po 5 minutach możemy już w ogóle używać łuku, co jest totalnie genialną bronią, która może drogą sobie wyjaśnić już na samym starcie, a jak to nam nie wyjdzie, to po 10 minutach możemy używać bloków. Ej, stary, ej, no nie! Agent, proszę! Nie możesz, jest teraz, druga minuta, stary, jest teraz druga minuta, jeszcze nie możesz, po prostu ale nie. Ale widzowie nie widzą. Jeszcze, stary, 3 minutki i możesz wyjaśniać, ale nie teraz, okej? Naprawdę. Wy sobie po prostu zobaczcie odcinku do końca, jeżeli was ciekawi, kto w tym odcinku wygra naszą nagrodę główną i błagam, żebym to był ja, ponieważ no dlatego się o to boję, ponieważ Agentix tę gierkę serio bardzo ogarnia i wolałbym w tym odcinku tak czekać, stary, jeszcze ty ogólnie nie wiem czy wiesz, ale minutka i będziemy mogli używać, ale więc teraz sobie pomyślmy, jak możemy ją użyć najmądrzej, a ja myślę, że mogę siebie samego spalić. Wiem, ale to byłoby bez sensu chyba, nie? Nie uważasz? A jakbyś ją chciał użyć, no, żeby ją jakoś sensownie użyć, no, to musiałbyś podbiec i skoczyć i wtedy tak, podpalić. Stary, to byłoby genialne, ale teraz jak to zrobić w ten sposób, żeby nie umrzeć, nie? Bo tutaj zobacz też, że on nie wykopiesz. 180, to patrz, skakujesz, robisz taki skok, stary, lecisz się do przodu 2 kratki, ewentualnie wiesz, to by było 200 IQ. Stary, 200 IQ byłoby to, aby wbić się na to i z tego wbić na wyspę przeciwnika, nie? Ale z tym, że pamiętaj o tym, że w tym odcinku nie możemy po prostu z tej platformy zejść, nie? Bo wtedy przegramy, więc to jest takie mega ciężkie. No ale ogólnie, moi drodzy, możemy już tej lawy sobie używać za parę sekund, więc teraz sobie po prostu pomyśl, co z nią zrobić, nie? Bo mi się stary w ogóle wydaje, że najbardziej mądrą opcją byłoby ale to... Ładnie ona wygląda na tym bloku diaksów, patrz. No wyleję, stary, proszę bardzo, wyleją. No też sobie to jakoś tutaj wyleję. Ewentualnie, może to byłoby, czekać, nawet tutaj nie sięgnę, to jest najgorsze, ale to już po prostu trudno, stary. Ale pamiętaj, że już po tych 10 minutach, stary, będziemy mogli oboje do siebie wbić normalnie. Albo się lać, albo się strzelać z łuku, albo ogólnie robić chore rozłanka, więc po prostu zobaczymy na odcinku do końca, bo zobaczymy kto wygra, bo to jest serio dobre pytanko, co nie, stary? No żebym cię tak po prostu teraz sobie strzelił i będzie to nie było, stary, no już by cię nie było dawno temu. Nie, to chyba jest niemożliwe, wiesz, stary. No nie da się! No nie da się! Też nie sięgnę! Czekaj, jakby to zrobić, co? Bo nie możemy tych klocków, że to jest najgorsze na świecie, naprawdę. Chyba, że wylał lawę. No. Był w lawie na sekundę. Tak. Szybko wrócił. I ciebie zalał lawą. To jest stary mądre, nie? Bo tutaj wtedy też... mógłbym wierzyć, tak, ale... To jest zbyt ryzykowne. Tu jest też ten fakt, warto zaznaczyć, że my możemy sobie wejść na przykład na wyspę przeciwnika, ale nie możemy zejść na dół, ponieważ osoba, która spadnie, przegrywa, co nie, stary? Więc to może być naprawdę mega, ale to mega hardcore. Tak, kwart się łatwo niszczy. Chcesz, chcesz zobaczyć? Zobacz, przytrzymaj tak na 10 sekund i zamknij oczy. No nie, bo to będzie stary dla mnie po prostu cios w plecy, wiesz, naprawdę, lepiej nie. Dobra, Agentix, stary, jeszcze minutka, a będziemy mogli używać łuków, czaić to? Będziemy mogli się normalnie użyć tych łuków na walkę, przecież to jest najgorsze, to może być. A ja mogę swoją wyspę niszczyć? Możesz, ale to byłoby z twojej strony naprawdę a to mega nie jest głupie, stary. Czemu nie? Bo zobacz, bo ty, jeżeli podbudujesz 2 bloki, to wtedy z tych 2 bloków możesz już to sięgnąć, się nie spotkamy, blok, nie? Stary. A ja wtedy nie będziesz mógł sięgnąć lawą. 40 sekund i będziemy się strzelać. Jakby serio, ja w tym odcinku bym to chciał wygrać po prostu. Więc cóż, zrobimy tak, moi drodzy. Jeszcze tutaj swoją drogą mega palca mojego Instagrama. Macie go oczywiście w opisie, nazywa się Elvisoo Podłogo. Oficjalnie tam macie moje zdjęcie, więc followujcie. Będę mega wdzięczny, jest link w opisie, tak samo jak jest link do mojego drugiego kanału. Nazywa się Elvisoo, czy tam oczywiście subskrybujcie, bo na moim kanale Elvisoo macie codzienne odcinki z Bedwars. Bardzo polecam. Stary, brakuje nam mega, ale to mega mało czasu, a będziemy mogli się już normalnie z tej strzelać, jakby nie wiem, co z tego wyjdzie, ale mam straszne obawy, wiesz, straszne obawy po prostu. Elvisa, no. Będę mógł strzelić w ten znak, tak jak wiesz, jak w Ameryce, normalnie jak masz wjazd do jakiegoś stanu, co tak, nie? Tak. To często te stany są, masz taki znak obstrzelony, co nie? Zmarnujesz strzałę. Ale mogę? Możesz. Dziękuję. Start! Możemy już się stary strzelać, okej. Okej, celujemy teraz, żeby w niego tutaj jakoś trafić. Stary, nie myl mnie, błagam, nie myl. Dobra, tak, tak! Okej, ile masz HP? Zabrał ci do sokość, chociaż trochę HP czy nie? Powiedz mi. Okej, dobrze jest. I tu zabiera stary 1,5 serca. Czyli bez sensu jest takie strzelanie w drugą osobę. Ej! Stary, wiesz co jest genialne? Oj, a wiesz co ja stary zrobię? Zaraz sobie te strzały oszczędzę, wiesz czemu? Ponieważ jak już będziemy mogli używać bloków, to ja wiesz co ja stary zrobię? W tym miejscu postawię sobie dwa klocki, obok wyleję lawę i będę w ciebie strzelał płonącymi strzałami, rozumiesz? Ale to jest genialne! I wtedy po prostu nie masz absolutnie żadnej szansy, aby w tym odcinku wygrać, przecież wtedy po prostu stary zginiesz. Tymi moimi dwoma i się powiem elo. No to po prostu moje zbiorę i położę bardziej obok, żebym w ciebie mógł trafić, nie? Ja zbiorę moje i się... Nie, ale tak szczerze, nawet do ciebie jakoś wbiję od boczku, to i tak ciebie trafię, więc stary, na spokojnie. A może ja po prostu skoczę i w ciebie strzelę i wtedy spadniesz. No nie, ale wtedy ty spadniesz pierwszy, stary, więc to jest akurat mega głupie. Ty nie znasz podstawowych praw fizyki. No wiem, że ich nie znam, ale ty nie znasz Minecrafta w ogóle, stary, więc naprawdę tutaj po prostu się podaj, okej? Ja zaraz nie wiesz, kiedy ciebie strzela, a kiedy udaje, co nie? To jest takie dobre. Teraz też widzę, że udajesz kolegowi, nie teraz nie strzelisz. O nie! Nie! Wiesz co ja teraz zrobiłem? Niechcący kliknąłem EQ i wystrzeliłem strzałę. Nie! Mam teraz tylko 3 strzały, a musimy teraz sobie fest oszczędzać, żeby w tym odcinku wygrać. Nie, naprawdę, to jest takie stresujące, nie? W sumie nie wiadomo, kto wygra, co się stanie za chwileczkę. Taką śmieszną jedną strzałę. W sumie rację. Tak masz ją, wiesz, tak śmiesznie wbitą. Tak, totalnie śmiesznie, no ale trudno. Jakby stary w tym odcinku, ja chcę tylko wyrzucić. Ja nie proszę o nic więcej, tylko o rękę wygraną. No bo stary, jakby gramy tutaj, w ogóle jeszcze tutaj nie mówimy tutaj w środku, ale gramy stary o idealnie 4 sztabki netherite'u, czyli o praktycznie całą zbrojkę z tego materiału. To jest według mnie mega sporo. No bo ile się to stary kopie? Z pół godziny jakieś, naprawdę to jest, powiem ci, że dość dobre. Więc teraz stary, powiem ci teraz tak, mamy idealnie 3 minutki, no i będziemy mogli już tak hardkorowo przejść do walki, a to już będzie po prostu stary grubo. A skubańcu. Powiem ci, że było już blisko. Ale 5 cały czas chodzę. No ja wiem, to jest dobre. No i też w sumie nawet mądre, nie? Bo jak nawet widzisz, że już ten łuk wyjmuje, to sobie uciekniesz z tej krawędzi, a tak mnie tylko prowokujesz, że tam strzały wystrzelę, zmarnuję, będą miał tylko 2, ale spokojnie stary, wiesz co? Wcale się już nie nas prowokować, ponieważ jak już tą minutę wbijemy, to będzie idealna okazja, aby cię po prostu rozwalić w trymiga. No bo znajomy, kto nie umrze od płonących strzały? Może ktoś nie umrze, ale od 2 albo 3, to jest już pewniak, nie? I wtedy wygramy sobie główną nagrodę do tego odcinka, stary, więc przykro mnie bardzo, się już tutaj po prostu poddaj. Dobra, no cóż, no nie jest tak wcale kolorowo, okej, no co teraz powiesz mi, stary, to teraz mi powiesz, powiedz mi to. Agentix, co się słychać? Ja bardzo lubię na przykład kolor taki jasno-żółty. Wiesz co on mi przypomina? Tak. Złoto. A jak ci mija dzień? Dzień mi mija w bardzo dobry sposób. Tak. 3, 4, BUM, gościu! Nie, powiem ci, że teraz się będę nawzajem tak mega tutaj trzymamy w napięciu, nie? Bo nie wiadomo, co druga osoba zrobi, stary, jeszcze idealnie 2 minuty, a możemy już przejść do takiej chorej walki. Myślę sobie, że to będzie, okej, hardkorowe, nie? Ale możemy sobie stary zrobić 2 opcje. Albo któraś osoba z nas postawi 2 klocki, wbije do drugiej i ją zrzuci, albo zrobi dobrą akcję z łukiem, z lawą i po prostu tą drugą sobie wyjaśni. Więc zaraz zobaczymy, kto to będzie, moi drodzy. Więc po prostu będzie odcinek do końca, aby zobaczyć, kto wygra. Kto wygra naszą główną nagrodę i kto będzie lepszy, bo mi się wydaje... to może teraz coś powiedzmy o sobie. To ja zacznę. Proszę bardzo, Agentix. Nazywam się Agentix. Tak? Mieszkam w okolicach Warszawy. Tak, słuchamy cię. Jestem bardzo szczęśliwym chłopcem. No i brawo! Coś jeszcze? Czy nie? To wszystko od ciebie? Mam kanał na YouTube. I ciekawe masz życie bardzo, tak? Bo jesteś youtuberem, brawo. Okej, no nie stary, no przykro mi bardzo, ale nie. Przykro mi stary, przegrałeś to, ja jestem Elvisoo i w tym odcinku wygram całą nagrodę, co nie? I to byłoby u mnie na tyle chyba. Myślę, że wystarczy stary jeszcze dosłownie minutka. Ja jestem Agentix i jestem bardzo bogaty. Kotleta wyrzuciłem. Oho! Aż tak? Naprawdę, że go wrzuciłeś tam. A tylko jednego. Masz jeszcze 4 chyba, albo 3. Ale bogol, widzisz Elvisoo? No nieźle stary, ale powiem ci jeszcze dosłownie sekundka. Stary, 40 sekund. I będziemy można używać bloków. Tak, i można używać bloków, czyli wtedy będziemy mogli zrobić taką chorą akcję, która nam umożliwi totalnie wygranie z tobą. Bo ty nie masz pojęcia, co ja zrobię tak dokładnie, ale ja już wszystko mam zaplanowane, więc co to akurat się stary nie bój, że ci się tutaj wyjaśnię, bo to jest pewniak, okej? To jest po prostu pewniak, tylko się boję tego, że to malowanie niechcący wylej na swoją wyspę się spalę, wiesz? Ja bardziej się boję o to, że ty te wszystkie drzewa tutaj spalisz. I w sumie racja, więc malwę trzeba byłoby jakoś w tej okolicy wylać, więc spoko. No troszkę szkoda kwiatków, ale już tutaj lipa, potem się naprawi i tyle. Dobra stary, to byłoby chyba na tyle. Połowę miejscowości spalić. 15 sekund stary, 15 sekund do końca, to jest dość mało. Więc Agentix, niech wygra najlepszy, czyli Elvisoo. No i cóż, 3... 4. Żartuję, jeszcze nie. Żartuję, to był żart. Okej, teraz 3, 4. Go, okej, go, już jest czas, dobra. Teraz się strzelamy. O nie! Ty skubańcu najgorszy, no nie! Ale dziękuję za strzałę. O nie, teraz jest serio mega źle. Jak już masz byłem strzałę, to jest dramatycznie źle. Okej. Okej. Oboje teraz mamy takie ogromne co zrobić. No nie, Agentix. Ja cię błagam. Tak, tak, mam cię, teraz się strzeliłam, okej, dobrze jest. A czemu ty się tak szybko nie palisz w ogóle? Co jest? Bo ja w ogóle nie dostałem z ognia. Nie dostałeś z ognia, tylko zwykłą? Ja zabrałem lawę zanim ty o nie, ej, naprawdę, mam teraz tylko jedną strzałę. To jest mega mało. Jestem w mega niekomfortowej sytuacji. Ale powiem ci, że nie ma tego złego. Co na dobra nie wyszło, chyba że zaraz mi jakoś dirt spadnie. Ale tego wolę uniknąć, okej. No śmiało strzelaj sobie we mnie, kolego. No śmiało, strzelaj, Elvisoo. No Agentix. I teraz no tutaj są płaszki nas wyjaśnią, nie? To byłoby śmieszne, okej? Ona poleciała tam dalej, więc teraz nie zrobimy troszkę przypał. No, to jest niemożliwy skok cały czas. Agentix, postaw może klocek, co? Postaw klocka. Postaw klocka. Tak! Tak! Nie! Co nie! Jest? Stary, gdyby nie ten shift, to byś spadł. Gdyby nie ten ja w ogóle wiesz, co jest najdziwniejsze? Co? Dla mnie ty w ogóle nie miałeś animacji strzelania z łuku i tak spojrzałeś, co się dzieje. To beka, bo będzie mega beka. Okej, jakby co, mamy jeszcze tych strzał 2, to jest i tak sporo, co nie? O nie! Ej, ej, o nie, tak, 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 tak! Moi drodzy, mamy to! Mamy to! Zaraz tylko Agentix wylej wodę i no i lecimy, no proszę bardzo, stary. Ale wiesz co? Szybko jakiś blok tam postaw, szybko. Dobra, lecę, już to ugasić, spoko, stary, ale mamy to! Wygrałem, rozumiesz, to wygrałem! Jestem mistrzem! No może nie mistrzem, ale chociaż... Ale rozumiesz, stary? To nie jest tak, że ja cię wyjaśniłem, to wyjaśniłeś siebie samego, rozumiesz? To teraz ja zgarnąłem 4 sztabki aż, więc teraz, wiesz co? Lecimy zaraz gdzie? Lecimy zaraz na górę Maciocha, stary, i świętujemy, to nie damy, teraz polecimy na górę. Nie wiem, czy ktoś Maciocha się mega rozwinął. Ja idę z moimi kolegami. Jakimi kolegami? Wiesz, ty masz kolegów, stary. Elvisoo, co? Ty nie wiesz, gdzie idę w ogóle. No właśnie, nie wiem, gdzie jesteś, stary. Wiesz, no, teraz chodź na Macioch Tower. Chodź, stary, na Macioch Tower, dawaj sobie tam teraz wbijamy. Poczekaj, Elvisoo, gdzie jesteś? Na Macioch Tower, nie wyjaśnij mi, stary. Chodź do tego, gdzie były wieżyczki, te gdzie wiesz, gdzie walczyli. No, tam, gdzie wygrałem z tobą uczciwie, a ty byłeś ode mnie gorszy, no, tak tam? No chodź, Elvisoo, proszę. Okej, lecę, ale nie bijesz mnie, tak? Bo ja chcę z kolegów ci przedstawić. Okej, ale jakich kolegów? No powiem ci, że twoi koledzy bywają bardzo silni, więc wolałbym unikać tych sytuacji. Okej, o to chodzi? O to chodzi, Agentix? Kolegów ci przedstawię. Jakich kolegów? A gdzie mieszkają twoi koledzy? Oni nie mają domu. Okej, to brzmi niepokojąco. Zapraszam. Ale ja ci ufam, stary, ja ci tak ufam. Dobra, więc teraz co zrobisz? Drzwi szeroko otwarte. Okej, gdzie były zbrojki? Nie masz miecza, stary. Nie masz miecza, nie? Nie masz miecza, stary. Nie, ale chodź, chodź. O, tutaj na przykład jest mój dobry kumpel. Gdzie jest twój kumpel, powiedz mi? Gdzie jest twój kumpel? Tu jest Zdzisław Z. Gdzie jest Dzichu? Czekaj, już do niego idę. Schodzę już tam na dół, stary. Mam w ogóle jakiś błąd i utknąłem w bloku, wiesz, nie mogę się nawet teraz ruszyć. Nie wiem, o co z tym chodzi. Tak, o co chodzi? Okej, już schodzę, stary, już schodzę, tu jestem. Tu jestem, spokojnie, nie bijemy się, nie? Ja tu wygrałem uczciwe, więc nie bądź na mnie zły, co nie, stary? Bądźmy spokojni, w ogóle cię zgubiłem jakoś, wiesz, nie wiem, gdzie jesteś, okej, ty jesteś do góry. Gdzie jesteś, Elvisoo? Tu jestem, a co? Gdzie jesteś? Tu jestem. Gdzie jesteś? Obok ciebie, tu jestem. Tu jesteś! Nie, nie! Przewidziałem to, przewidziałem to. Ja też. My się zbyt dobrze znamy, stary, naprawdę, zbyt dobrze. Dobra, to chodź na dół, ja ci chcę kolegów przedstawić, patrz. No. Tutaj na przykład stoi Zdzisław Z. Aha. No, taki mało gadatliwy jest to. No widać po nim, że mało gadatliwy. O nie! O nie! Ale tak nie lubi się jakoś, wiesz... No chyba się nie lubi. Dobra. Nie mam żadnych drzwi wolnych, a szkoda. O, a tutaj jest... Tutaj jest mój jeszcze inny kumpel. A tu jest tela wolna w ogóle. To jest, zobacz, widzisz kto tutaj jest? Tu jest pan Jarosław, okej. Jarosław? Idziemy do Jarosława? Dobra, możemy wejść, ale uważajmy na siebie, nie? A chcesz go pasnąć? Tak patrz, zrób mu. Elvisoo. Przegrałeś i chciałeś mnie zamknąć w więzieniu, stary. Elvisoo. Role się odwróciły. Naprawdę sobie jaja robisz. No, robię sobie jaja, a co? Dobra, okej. I to jest śmieszne. Dobra, okej, więc teraz tak. Nie, 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 nie. Chciałem się tylko zapoznać z kolegą, a ty jesteś taki wredny. Nie jestem wtedy wredny. Jestem po prostu uprzedzony do Agentixów, bo zbyt dobrze je znam, wiesz? Ej, nie bijmy się, stary, bicie się jest głupie. Przecież ty mi zacząłeś bić. Ale nie bijmy się, to jest głupie. Co nie? Mam rację? Tak. Tak. Dokładnie. Okej. No nie, Agentix nie, Agentix nie. Agentix spokój. Nie. Agentix. Czy ty zaraz umrzesz? Mi się tylko wydaje. Czekaj, Agentix, mam nawet pomysł na pranka fajnego. Dobrze jest. Stary, pogódź się z tym, że wygrałem, okej? Serio, pogódź się z tym po prostu. I o tym zapomnijmy, dobra? Pasuje ci to? On zginął, moi drodzy. On zginął, on po prostu zginął. Następnym razem zgarniemy go i będzie go polecimy, ponieważ ja tutaj uczciwie wygrałem, a ten chłop serio chciał mnie normalnie zamknąć w więzieniu. I to jeszcze w serii jakiegoś Zdzisława, naprawdę, to jest jakiś żart, jest teraz Agentix w ogóle, co nie mam pojęcia, tego zaraz nie widzę, ale szukamy gościa, bo tu już serio było blisko tego, że mnie tam zamknął, nie? Ale on teraz w ogóle jakoś tutaj nie mogę na jego respie, to jest dziwne. Może jakoś teraz będzie po tymi naszymi tutaj wyspami, na których by się udało w ogóle wygrać, więc to po prostu GG, udało nam się. Masz zbrojkę Agentix, czy masz zbrojki? Chodź do mnie, chodź pod Macioch Tower. Macioch Tower. Tam chciałem iść, żeby świętować moją wygraną, ale chyba nie chciałeś, co nie? Chodź do studni pod Macioch Tower. Tam jest studnia? Tak, tam jest studnia. Od kiedy tam jest studnia? Nie mam o tym pojęcia. Chodź. Tam jest... Aha, tamta studnia, okej, dobra. Już tam wbijam, stary, ale powiedz mi tylko w jakim celu to mam tam wbijać, co? Zobaczysz, znalazłem coś fajnego. Nawet jakiś skarb, czy jak? Pokaż mi to. Może. Pokaż, o co tu chodzi. No gdzie co jest, jesteś, Elvisoo? No w studni jestem, a co? Jakiej studni? Ty chyba się pomyliłeś. Jesteś... Tu jestem. Cześć. O, co tam? Witaj przybłędany podróżniku. Możemy jestem studniowym dżinem. Spełnię twoje 3 życzenia, jeżeli wyrzucisz mi 4 sztabki nederytu. Agentix, miło było cię poznać. Ale okazałem się od ciebie lepszy. Jestem studniowym dżinem. Studniowym dżinem, mogę dać jak chcesz kwiatka. A spełnisz twoje 3 życzenia? Tak. Okej, jak pierwsze jest takie, życie? Aby Agentix właśnie wyszedł z serwera i nie wracał przez najbliższą godzinkę. Niestety nie mogę, bo Agentix jest zbyt OP. No spełni to, wyjdź z serwera. Nie mogę, on jest wyjdź z serwera, dobra, siema, stary, trzymaj się, dobra, to sobie po prostu mega dziękuję, nam się udało ogólnie, w tym odcinku wygraliśmy, bo Agentix, ja powiem wam, że strasznie go pecha, nie? Bo nie tyle, że go wyjaśniłem, nie? Bo z nim walka była mega ciężka, ale on sam siebie pokonał, bo się zalał lawą i spadł, więc wam mogę dziękuję za oglądanie, więc w tym momencie tutaj po prostu subujcie po więcej i dzwońcie, bo jest to bardzo ważne, więc tutaj w tym momencie po prostu gościu strzelcego suba, trzeba mega polecam mój drugi kanał Elwisa, na którym macie moje codzienne odcinki z Bedwarsów i wam też oczywiście bardzo gorąco polecam mojego Instagrama Elvisoo Podłoga, oficjal, tam macie moje zdjęcia, realce oraz wiele wysyć, też oczywiście followujcie, jest link w opisie, jest link wszędzie do wszystkiego, co nam musicie wiedzieć. No i wam mega dziękuję w tym odcinku, wygrałem aż 4 nederyty, to jest mega duża liczba, no i będziemy pewnie sobie z niej ogarniać jakąś kolejną zbrojkę na zapas, co? No cóż, Agentix złożył 2 sztuki, ja użyłem 2 sztuki, wygrałem jego, więc w tym odcinku wam po prostu dziękuję, udało nam się, było genialnie, więc śmianeczko, leczko i przeogromne, przy największe, najpotężniejsze, jo!